Piąta edycja maratonu pieszo i rowerem dookoła Lubina cieszyła się największą frekwencją w historii imprezy. Myślę, że bardzo fajnie wyszła. Rekord frekwencji, co bardzo oczywiście cieszy. Rekord, jeżeli chodzi o rowerzystów, to też bardzo cieszy. Blisko 160 wystartowało. Rekord, jeżeli chodzi o tych, którzy poszli na 100 km pieszo, 26 wystartowało. Tylko 3 nie ukończyło, co też jest dużym, myślę, sukcesem. Najwięcej emocji tradycyjnie budził królewski dystans 100 km pieszo. Wzięło w nim udział 26 piechurów. Po raz drugi zmierzył się z nim najmłodszy uczestnik, 19-letni obecnie Tomek, którego pasją do wędrówek zaraził tata. Jak najbardziej to polecam, jest fajny rozwój dla całej psychiki, tak jest, samo zaparcie jest takie, bo to 90% to jest sam umysł, a 10% to nogi, bo nogi to mi odpadły już chyba po 40 km. Ja już nie byłem w stanie chodzić, już mi skrzypiały, już bolały mi nogi, myślałem, że się poddam. No ale mi tata tam mówi, że zachomiałeś iść, to idź. Nie zabrakło też doświadczonych wędrowców. Jedna z grup na metę rozstawioną na terenie lubińskiego RCS-u weszła wspólnie. Wśród członków tej grupy był pan Zbigniew, który w tym roku skończy 80 lat. 100 kilometrów to nie bagatela, powiedziałbym tak, a przede wszystkim to jest kilka osób uległo kontuzjowanych, co po niektórzy od 50 kilometra z dużymi problemami maszerowali ten czas. Jestem pełen podziwu dla wszystkich. A proszę powiedzieć to tak, że wspieraliście się nawzajem, cały czas szliście z wartą grupą? No, tak postanowiliśmy. Nawet powiedzieliśmy w ten sposób, że gdybyśmy się nie zmieścili w czasie, gdybyśmy tu nawet przyszli nie o 19, a o 21, to idziemy, bo już tutaj nie sprawa czasu, nie tylko pokonanie dystansu. Nie udało się nikomu pobić ubiegłorocznego rekordu na tym dystansie. Ja nie wiem, jak ten Krzysiek Janicki z Łodzi w zeszłym roku to zrobił, po prostu wszyscy się zastanawiają, jak można 100 km poniżej 14 godzin, czyli 13:59 zrobić. Na mecie na wszystkich uczestników rajdu czekała gorąca gruchówka i pierogi, jak i oczywiście medale i nagrody. Kino Muza w Lubinie poleca premierę najnowszego filmu Woody Allena Magia w blasku księżyca. Tym razem przeniesiemy się do słonecznej Francji, a w rolach głównych zobaczymy Emma Stone i Colina Firtha. Zapraszamy w dniach od 22 sierpnia do 4 września. Bilety w cenie 15 zł ulgowej, 17 zł normalnej przez cały tydzień. Internetowa rezerwacja biletów na www.ckmuza.eu. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl.